Siema, siema, z tej strony ChatPlayer i witam w kolejnym odcinku multiplayera Call of Duty Ghosts. Gramy teraz na mapie Strike Zone. Całkiem fajna mapa, bardzo mi się podoba, ponieważ jest jedną z mniejszych map. Bardzo łatwo jest znaleźć przeciwników, szybko się pojawiają. Tutaj mam pierwszych dwóch przed sobą, czają się na resztkę mojej drużyny. Tu gościu sprytnie jeszcze się chciał położyć na ziemi, ale już nie dałem mu dokończyć. Tutaj trochę się pozmieniało ostatniego razu, a tak, mamy wciąż Honey Badgera, zmieniłem jedynie kamuflaż na nim. Mam teraz taki różowawy, czy jak to tam wygląda, purpurowy. Tutaj ktoś mnie ubiega na kolejnego gościa. Zmienił się jeszcze mój pakiet killstreaków, o tak. Mam na pierwszym miejscu Trinity Rocket, akurat w tym filmiku nie uda mi się osiągnąć nawet pierwszego poziomu. Trinity Rocket jest za 7 killi. Wydaje mi się, że mam na samym końcu 7 killi. Chyba pada siódmy jako mój ostatni w tej grze. I to jest też kill zamykający grę. Jest on na kilkami na samym końcu. Tutaj był pokaz właściwie mojego kalectwa, bo nie trafiłem cały magazynek w gościa. No i się wrócił. Po prostu mnie dopierdolił z shotguna. O czym ja to mówiłem? A tak, o killstreakach. Więc mam Trinity Rocket jako pierwszego za 7 killi, drugi jest Maniac, czyli tak jak było poprzednio, na mój maksymalny killstreak. Czyli 10 killi Maniac i 15 killi, to jest ostatni killstreak Loki. Zdalnie sterowana satelita, która wypuszcza rakiety, może strzelać i tak dalej. Nigdy nie udało mi się jeszcze jej osiągnąć, dopiero w sumie te killstreaky nastawiłem może ze 2 gry temu. Tutaj mi się trafiła w miarę fajna gra, więc postanowiłem ją wrzucić. Nie ma żadnych fajerwerków, ale tak króciutko można pooglądać, coś się dzieje. Oczywiście jak tylko uda mi się zdobyć cały komplet tych killstreaków, oczywiście tą grę wrzucę. Nie powinno być tak trudno dostać Lokiego, ponieważ jest to tylko 5 killi na maniaku, nie? Ostatnim razem zdobyłem 15 w krótkim czasie, więc myślę, że zdobyć tutaj Loki będzie tylko kwestią czasu. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się to uda w miarę szybko. Nic, tutaj oglądajmy dalej, gra jest mniej więcej teraz w połowie. Wygrywamy bezpiecznie 8 teraz. No i tutaj nie wiem, czy mam się kogoś spodziewać. Cały czas mi się wydawało, że ktoś przede mną jest. I tak, tutaj gościu akurat wybiegał z budynku. Gościu był na pierwszym miejscu, to są ekstra punkty za zlikwidowanie takiego kogoś. Zresztą było widać, 400 za jednego killa. Tak ogółem teraz jesteśmy w trakcie Double XP Weekendu. Dziś jest akurat poniedziałek, więc Double XP Weekend się kończy o 6. Chyba o 7 nawet czasu polskiego. I wracamy do standardu. Widzę, że tutaj ludzie skorzystali z tego weekendu, ponieważ chyba w przeciwnej drużynie gościu ma 50 któryś tam level, a wcześniej grając widziałem już gościa na pierwszym prestiżu. Nie wiem, czy nawet tutaj w mojej drużynie nie mam kogoś na pierwszym prestiżu. Musiałbym się przypatrzyć tam podczas tego selecta, nie będę zatrzymywał teraz. No i tutaj na gościu się zamieściłem, bo wcześniej czaił się tam na mnie na górze. Myślał, że sobie tam pokampi, ale ja tak łatwo nie odpuszczam, zawsze jak ktoś ciągam jest z takiej pozycji, to się wkurwiam i lecę go zajebać. Pierwsze co. Jak tu teraz mamy? Kili 10, 4, 4 śmierci. Chyba już nie umrę do samego końca. Tutaj udało mi się z gościa skleić nożem. Kolejny wpadł mi pod lufę. Znowu ten z pierwszego miejsca. Latałem jakieś concussion grenades. Tu chyba po prawej słyszę kolejnego. Tam słyszałem akurat w tamtym momencie, jak graliśmy. No i miałem dużego fuksa, bo gościu chyba leciał z shotgunem, o ile dobrze widziałem. I jeszcze zdążyłem użyć noża. Więc tutaj miałem szczęście, ale nic, trzeba być czujnym. O, i kolejny. Mam teraz 5, więc dostałbym w tym momencie psa. I jeszcze jeden nóż wszedł. Okej. Okay. Jakiś 5... 5 field orders spełniłem, nie wiem jak to się nazywa, 5 rozkazów. Te, za które dostaje się squad points. I tutaj pada mój ostatni kill, ubiegłem gościa, bo to byłby jego nóż. Ale udało mi się go zdjąć i tutaj jest mój ostatni killcam. Gra była bardzo szybka, wrzuciłem ją tak
że bo dawno nic w sumie nie było z multi, wyrzucałem tylko single playera. No i pięknie. Tak się to kończy, szybka 5-minutowa gra. Ja dziękuję serdecznie wam za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych filmikach z multi. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!